mszę na zewnątrz. Jesteśmy pod kościołem świętego Pawła. Robią mszę na zewnątrz dla Alfy, nie dla katolickiego kościoła. I to jest po prostu sprowadzanie i powiedzenie nam, że kościoły nam są niepotrzebne. Kościoły nam są niepotrzebne na msze niedzielne. Będziemy robić wszystko tutaj. I tu przychodzą ludzie Jego i się kłócą z nami. Przypychają nas, że to jest ich kościół, a nie nasz. To jest ich kościół, a nie nasz kościół. Zapomniała o tym, że w Alfie siedzi. Biedaczka. Rozpoczyna się msza uliczna w Alfie. Wszyscy katolicy są. Proszę, jak się zgromadzi. Teraz ksiądz Enright na pewno może im powiedzieć, że kościół można zamknąć i sprzedać, bo jest niepotrzebny. Tak mogą siedzieć na ulicy. Będzie tanie, bez ogrzewania, bez chłodzenia. Robi swoje, na kurczę Alfa zjedliłej. Nie co robi. Robi to już parę ładnych lat, jak tu jest w Chicago. Jeszcze się cieszą i klaskają. Nie ewangelizował nic. Przeistoczenia, nikt nie klęka. Na betonach nie chcą klękać. I to jest cała historia tej Alfy. Prowadzenia Kościół na zewnątrz. I dobrze to wychodzi księdzu Emerytowi, niestety. Dobrze mu to wychodzi. Prowadzi w New Age. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Kościół świętego Pawła należy ogłosić, że idzie na sprzedaż. Jest niepotrzebny. Wcale się nie dziwię, że diecezja chicagowska sprzeciwia się, żeby Eucharystia w przyszłym roku przeszła przez miasto z Panem Jezusem, żeby wierni szli i idą po całej Ameryce. A oni mówią, że nie w Chicago. Jesteśmy w New Age. Ludzie idą do New Age i uważają, że to jest msza. Czasami na ulicy, bez klękania, bez czci, bez wiary. Ostia spadła. Ostia pochłonęła. To jest parodia po prostu. Księdzu Enrightowi udało się wyprowadzić tych ludzi na ulicę. Ta Alfa już pracuje tu od paru lat w kościele, kursy Alfa. No i wyprowadził wszystkich. Wyprowadził wszystkich. Kościół już jest mu niepotrzebny. Idzie do sprzedania. Zasili po prostu kasę New Age. Protestujemy przeciw temu wszystkiemu. W obronie naszego kościoła świętego Wojciecha. 150 lat historii. A teraz on sprzedaje świętego Pawła. I będzie miał wakacje. To jest zgroza, co ludzie robią. Na co się zgadzają. Parę lat pracy nad tymi ludźmi w tych kursach New Age dało rezultat.
nawet się cieszą, że nie będą mieć kościoła, że będą się spotykać na dworzu. Dostaną parówkę za to. Za to dostaną parówkę. Szans jest rozrzutny i hotdogsy ma na dole w sali bankietowej dla wszystkich. Wszyscy mogą iść na te hotdogsy. To jest ciekawe. No to po tej kasie, którą zebrał, te miliony, 10 milionów zebrał, wyposażył ten kościół swój pola, to teraz idzie on na sprzedaż też, ale hotdogsy jeszcze dzisiaj będą. Tu właśnie wejście tam jest do sali bankietowej. Everybody. Grupa różańcowa świętego Wojciecha bierze udział w obchodach 79. rocznicy powstania warszawskiego. Tu na Mary Hill w Chicago. Co roku się spotykamy na tym święcie obchodach. Mamy tu pomnik. Mamy tu patriotę. AK, dowództwo obszaru 1 Okręgu Warszawskiego AK oraz dowódców Narodowych Sił Zbrojnych, pułkowniku Spiridionie Koiszewski, pseudonim Topór. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam żołnierzy 3 obwodu Wola, podpułkownika Jana Twardowskiego, pseudonim Waligura, i 3 obwodu Ochota, podpułkownika Mieczysława Sokołowskiego, pseudonim Grzymała, oraz poległych w nierównym boju pod Pęcicami. Do was wołam. Bohaterowie 2 obwodu Żoliborz, podpułkownika Mieczysława Niedzielskiego, pseudonim Żywiciel. Przybądźcie na wezwanie, żołnierze grupy Campino z 8 rejonu 7 obwodu Obroża, oddziałów porucznika Adolfa Pichla, pseudonim Dolina, oraz pułku Palmiry Młociny. Stańcie do apelu!